przez Paripota. Bo nam się jeszcze niedawno mogło wydawać, że my się nie musimy mobilizować. No możemy nie lubić Platformy albo nie lubić PiS-u, ale w zasadzie mogliśmy mieć pewność, że poza in vitro, no bo tam, tutaj, to w obu partiach była taka niepewność, potem już tylko w jednej, jak Guzik Rostkowska przeszła do drugiej, ale no, można powiedzieć, że status quo będą bronić, no nie będą jakoś specjalnie walczyć z tymi kwestiami. Więc my się nie musimy tym zajmować, możemy sobie dać spokój. Teraz już wiemy, że tego spokoju sobie dać nie możemy. Że musimy rozmawiać także o kwestiach moralnych i o kwestiach religijnych. Że to nie są tematy zastępcze. A widzimy to także dlatego, że państwo w ostatnim roku, organy państwa, dały nam ku temu kilka jasnych sygnałów. Pokazały nam, że jeśli się zmobilizujemy, to zagrożeniem będzie nie tylko Paripot, ale również sądu. Ja przypomnę kilka wyroków sądowych z ostatnich miesięcy. Nergal mógł podrzeć Biblię, nazwać ją, nie będę mówił tego słowa, bo to jednak opactwo, nazwać ją w taki, a nie w inny sposób. I sąd uznał, że to jest dzieło sztuki. Że to jest, i że on może to robić. I krótko później dostał jeszcze za to kaskę niezłą od telewizji, no bo przecież dlatego dostał. Bo akurat niewielkim sukcesem się to skończyło. Drugi przykład to jest sprawa pani Szwak. Eugeniczna sprawa. Kobieta z siódmym dzieckiem trafia do szpitala. Nie ma zagrożenia życia, ale lekarze stwierdzają, że ona ma za dużo dzieci. Starczy jej, a potem jest ograniczona umysłowo i na pewno nie będzie stosować środków antykoncepcyjnych. To ją sterylizujemy. A co, a nie możemy? Chociaż sterylizacja jest sprzeczna z polskim prawem. Można ją przeprowadzić tylko jeśli to jest zabieg ratujący życie. Tak jak nogę można mi obciąć, nie dlatego, że ktoś stwierdzi, że jak mi jej nie obetnie, to ja będę dalej skakał. Tylko wtedy, jeśli to mi ratuje życie. I co stwierdził sędzia? Sędzia stwierdził, lekarze mieli prawo, bo pani była zbyt głupia, żeby stosować antykoncepcję. I na razie to się stosuje do pani Szwak. Ale ja mam czwórkę dzieci. Skąd wiem, że jak pojadę do nieodpowiedniego szpitala, to lekarz nie stwierdzi, nie no, Terlikowski wiadomo, nie będzie stosował antykoncepcji. A już ma piątkę dzieci. No piąte będzie miał. No skandal w ogóle. Ile dzieci można mieć? Że to powietrze zabiera i w ogóle. Sterylizujemy żonę, a co? A sędzia powie, no w zasadzie racja, no to oszołom jest. W zasadzie czemu nie? I to są wyroki już. To nie jest tak, że ktoś o tym opowiada, że ktoś wymyśla jakieś projekty, tylko to są już wyroki. Ale toczą się też procesy. Ja sam mam proces i Rzeczpospolita ma proces za to, że najpierw opublikowano obrazek, taki słynny obrazek z rzepy, stoi pan z kozą. Przed urzędnikiem stanu cywilnego stoi dwóch facetów i pan mówi do kozy: Mećka, jeszcze tylko ci panowie przed nami i potem my. Ja napisałem tekst, w którym broniłem prawa do tego obrazka i dostaję pozew, z którego się dowiaduję, że godność osób homoseksualnych, ja nie wiem w ogóle w jaki sposób to miało ich naruszać, ale ma być chroniona bardziej niż uczucia religijne. Bo to jest ważniejsze. I że z homoseksualistami nie można nie tylko polemizować, bo tam jest wprost napisane, że każdy, kto neguje w tym pozwie, każdy, kto neguje, że homoseksualizm jest zgodny z naturą, bo tam przeczy nauce i powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Ale nawet żartować z homoseksualistów nie wolno. I to też jest wprost napisane, że żarty z osób homoseksualnych, czy z homoseksualizmu, czy nie z konkretnych osób, powinny być zakazane. Sędzia na razie nie wypada na takiego, co by chciał skazać w tym wyroku kogokolwiek. Ale pozew już jest, a w końcu znajdzie się geniusz, który to zrobi. I co do tego nie ma wątpliwości. I jedynym znakiem nadziei, a na razie jeszcze nie mam tego pozwu, ale pan czy pani Grodzka, czy Grodzki
już zapowiedzieli, że pozwie mnie za to, że nie chcę go nazywać kobietą. To też mam być pozwany, bo nie zgadzam się na mówienie o nim grodzko. Na razie nie dostałem pozwu, ale czekam. Cierpliwie czekam. I można powiedzieć, tu nie chodzi o tą Rzeczpospolitą, bo Rzeczpospolita sobie poradzi. Tylko chodzi o to, żeby zamknąć usta wyrokami sądowymi, zamknąć usta chrześcijanom. Paul Cameron, który był wczoraj w Rzeszowie, mówił, że w jego stanie już wprowadzono prawo, które zakazuje mówienia czegokolwiek negatywnego na temat homoseksualizmu. A Robert Biedron, poseł Robert Biedron, zapowiada, że będzie karał za mowę nienawiści. I ja się kiedyś od niego dowiedziałem, że mowa nienawiści to jest wtedy, kiedy ja mówię, że wśród osób uprawiających homoseksualny seks przypadki depresji zdarzają się o 40% częściej niż wśród heteroseksualistów. To też jest mowa nienawiści. I wolno o tym mówić. Wolno o tym mówić, tylko że się ludzie boją. Ja zebrałem amerykańskie dane i poszedłem do polskich lekarzy. Pytam się, panowie, czy to są dane, które się w Polsce potwierdzają? Oni do mnie mówią, oczywiście. Ja mówię, a dacie mi to na piśmie. O nie, panie, żartuję, my chcemy jeszcze brać granty unijne. O tym mówić nie będziemy. My możemy panu to powiedzieć i pan może powiedzieć, że nieznani informatorzy, że pragnący zachować anonimowość lekarzy panu to potwierdzili. Ale my pod nazwiskiem tego nie potwierdzimy, bo chcemy prowadzić badania naukowe. I to jest już rzeczywistość Polska. To się już w Polsce dzieje. Na razie w stopniu o wiele mniejszym niż w wielu innych krajach zachodnich. Na razie nie jest tak w Polsce jak w Holandii, gdzie dziennikarz katolicki został skazany na 3 miesiące za to, że zacytował w programie radiowym cytat z katechizmu Kościoła katolickiego odnoszący się do aktów homoseksualnych. Mowa nienawiści. Odsiedział. Jeszcze nie jest tak w Polsce jak w Wielkiej Brytanii, że zwinięto katolickie agencje adopcyjne, największe agencje adopcyjne w Wielkiej Brytanii, ponieważ one poinformowały, że nie będą przyznawać dzieci do adopcji parom jednopłciowym. No więc musiały się zamknąć, bo nie mogą tego robić. Nie jest tak jak w Hiszpanii, gdzie sędzia, w Polsce dochodziły takie głosy, że był jakiś sędzia, który odmówił przyznania parze gejowskiej dziecka. Otóż on wcale tego nie zrobił. On został zwolniony z pracy i ukarany za to, że kiedy przyszła do niego para homoseksualna, że ona chce adoptować dziecko, to on poprosił o opinię psychologów, czy wychowanie w parze jednopłciowej nie szkodzi dziecku. I za to został ukarany, a nie za to, że cokolwiek komukolwiek odmówił. A para wcale nie katolików, bo te prześladowania dotyczą nie tylko katolików, tylko wszystkich biblijnie wierzących chrześcijan. Para zielonoświątkowców, notabene z Jamajki, czyli można powiedzieć, no nie wiem jak to powiedzieć, bo jak powiem kolorowi, to będzie mowa nienawiści się kiedyś też dowiedziałem Krystiana Legierskiego. Bardzo sympatyczna para zielonoświątkowców, która wychowała innego koloru skóry, tak, która wychowała kilkanaścioro dzieci jako rodzina zastępcza. Kiedy miała otrzymać następne, poszła na spotkanie z urzędnikami i usłyszeli pytanie, co państwo będą mówić dzieciom na temat homoseksualizmu. Oni mówią to, czego naucza Biblia, czyli będziemy mówić, że homoseksualiści mają taką samą godność jak każda osoba ludzka, ale akty homoseksualne są grzechem. Oni mówią, to nie dostaniecie dzieci. Albo będziecie je uczyć, że homoseksualizm jest tak samo dobry jak heteroseksualizm, albo nie dostaniecie dzieci. I nie dostali. I nie było do nich zarzutu, że oni źle te dzieci wychowują. Zarzut był taki, że nie chcą uczyć tego, co na nich wymusza ideologia gejowska. I wracając do tego pierwszego pytania, czy u nas tak być musi? Tak? Bo jakby z Grześkiem rano byliśmy tak święci przekonani, że już koniec w ogóle, już się zostaje stokować i wyjechać na Maltę. Problem jest taki, że Malta jest na tyle mała, że jak nawet my to my, ale całe Podkarpacie postanowiło wyjechać na Maltę, to by tłokło trochę. Więc jakby
Nawet jakby wszyscy praktykujący regularnie katolicy wyjechali z Polski na Maltę, to byłoby tłoczno. Więc pytanie jest takie, czy my możemy uniknąć tej drogi? Czy możemy pozostać, jeśli tak można powiedzieć, Ameryką w Europie? Dlaczego Ameryką w Europie? No dlatego, że o ile model modernizacji zachodniej Europy jest taki, że on się wiąże z laicyzacją, to w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie odwrotnie. Stany Zjednoczone są krajem, w którym praktykuje regularnie o wiele więcej osób niż w Polsce. Może mniej niż na Podkarpaciu, ale więcej niż w całej Polsce. Bo tam regularnie praktykuje 70% Amerykanów. A w Polsce regularnie praktykuje 47% Polaków. I tam model modernizacji nie wiąże się z laicyzacją. I przez wiele lat była taka nadzieja, że w Polsce może być podobnie. Richard John Neuhaus, wybitny amerykański teolog, w młodości pastor luterański, który był zaangażowany w ruch wyzwolenia Afroamerykanów, końca segregacji rasowej, bliski współpracownik Martina Luthera Kinga, który potem doszedł do wniosku, że ruch liberalny, z którym się utożsamiał, skręcił w złą stronę. Bo on mówi, ja walczyłem, żeby wyzwolić Murzynów, ale nie po to, żeby można było zabijać nienarodzonych. I teraz prawdziwy liberał musi ratować życie. I po kilkunastu latach takiej walki został katolikiem i księdzem katolickim. On w rozmowie z Janem Pawłem II mówił cały czas, jeśli Europa ma się odrodzić, jeśli Europa ma się stać chrześcijańska, to tylko dzięki Polsce. To jest jedyna możliwość. No i to jest właśnie to pytanie, czy my zachowaliśmy jeszcze tą możliwość? Czy Polska może jeszcze uratować od śmierci duchowej Europę? Czy już jest za późno? I ja bo generalnie mam takie tendencje kasandryczne zazwyczaj, czyli zazwyczaj mówię, że jest beznadziejnie, ale ja mam nadal nadzieję, że może. Mam nadal taką nadzieję, dlatego że ja wiem, i to są twarde dane, że masa kościołów w Europie istnieje dlatego, że pracują w nich księża z Polski. Ileś prowincji zakonnych, bardzo różnych zakonów, istnieje na Zachodzie, ponieważ przyjechali do nich Polacy. Szwajcarska prowincja Saletynów składa się z Polaków. Brytyjska prowincja Saletynów składa się z Polaków. Belgijska prowincja Kapucynów składa się z Polaków. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masa księży diecezjalnych pracuje w bardzo różnych miejscach. 1/4 księży w Danii to są Polacy. Księży katolickich oczywiście. W Austrii też. Oczywiście. I to jest jakby, więc to jest jedna rzecz, o której musimy powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że niezależnie od tego, że poniekąd ma trzecie miejsce w parlamencie, to Polacy, i to wychodzi z różnych badań, generalnie pozostają ludźmi religijnymi. Z praktykami jest trochę gorzej niż było. Widać odpływ wiernych. Kościoły są pełne, ale mniej pełne niż 20 lat temu. Ale mimo wszystko w porównaniu z Zachodem one są pełne. A do tego ja mam takie wrażenie, może się mylę, może teraz będę nadinterpretował teologię znaków czasu, ale mam takie głębokie wrażenie, że Pan Bóg jednak strasznie czegoś od nas chce. I jakby to powiedzieć, tak regularnie od czasu do czasu nas kopie, nie powiem w co, bo Pan Bóg oczywiście nie kopie nas w tą część ciała, no, ciągnie nas za ucho, żebyśmy to zrobili. No katastrofa smoleńska jest pełna także symbolicznych znaczeń. To jest taki dzień, taki moment, którego nie można pozostawić niesymbolicznym. Nasi wielcy mistycy nam wyraźnie mówią, że mamy rolę do spełnienia. No siostra święta Faustyna Kowalska mówi, to stąd, z Polski, wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przejście Pana. Założyciel Michalitów mówi bardzo podobne rzeczy w swoich objawieniach. To samo w pewnym sensie mówi święty Maksymilian Maria Kolbe. Więc jakby, no cały czas jest szansa. Cały czas jest taka możliwość. Cały czas w Polsce jest jednak tak, że jedynym językiem symbolicznym, w którym się potrafimy porozumiewać, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie, jest język chrześcijaństwa.
Ja nigdy nie zapomnę, w dniu katastrofy smoleńskiej musiałem pojechać na uczelnię. Dopóki rektor nie odwołał tych zajęć, no ja musiałem być ze studentami. Oczywiście nie było żadnych zajęć, bo to jest dość oczywiste, ale nie można było wyjść, no bo rektor musi odwołać zajęcia. Stałem, oglądaliśmy razem wszyscy telewizję i zadzwonił do mnie telefon. Zadzwonił do mnie mój kolega, który jest, jakby tak chcieć twardo powiedzieć, to jest odstępcą, bo był katolikiem, jest luteraninem. Jest aktywnym homoseksualistą i człowiekiem o poglądach skrajnie liberalnych. I mówi do mnie: Tomek, dlaczego jeszcze nie jesteś pod Pałacem Prezydenckim? I ja mówię: no nie jestem, a co ty tam robisz? No jak to co? Odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego, to co każdy robić powinien. Mnie, mimo że byłem kilka tygodni później, zadałem pytanie: Darek, a co na to Luter? On mówi: na pewno wybaczy w takiej sytuacji. A mówi: spokojnie. Potem jeszcze różaniec odmawiał. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten język, który znamy. Studenci na akademikach w Warszawie nie wyświetlali na ścianie ze świateł sierpa i młota czy czegokolwiek innego, tylko krzyż. A wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, z jednym wyjątkiem pani Szymanek-Deresz. I to tylko dlatego, że jej mąż się nie zgodził. Jej dzieci chciały tego również, żeby ona miała pogrzeb katolicki, tu się mąż nie zgodził. Wszystkie pozostałe ofiary miały pogrzeb katolicki albo religijny, no, w przypadku arcybiskupa prawosławnego czy kapelana ewangelickiego, no oni mieli swój religijny pogrzeb, ale również chrześcijański. Wszyscy łącznie z panią Izabelą Jarogą-Nowacką, która nie, no, nie była znana jako najbardziej reprezentatywna przedstawicielka katolicyzmu, czy z panem Jerzym Szmajdzińskim. I ja tego nie mówię, żeby komukolwiek cokolwiek wiązać, to dobrze. W takiej sytuacji czasami warto spuścić zasłonę miłosierdzia i po prostu trwać na modlitwie za tych ludzi. I wierzyć, że Pan Bóg, że tam było tylu biskupów i tylu księży, że w ostatnim momencie otrzymali absolucję generalną. Ale to pokazuje, jak ważny dla nas jest ten język. Tam pod tym pałacem modlili się nie tylko ludzie religijni na co dzień. Modlili się także ludzie, którzy na co dzień się nie modlą. Pod krzyżem, na początku szczególnie, stali również ludzie niereligijni. To jest ta rzeczywistość, która nas formuje. Także tych, którzy z wiarą czy z instytucją Kościoła mają jakieś problemy. Także tych, i powiedziałbym, ruch Bachikota jest poniekąd tego przykładem. Znaczy, ci ludzie nienawidzą Kościoła, ale nienawiść do Kościoła jest tak lepsza niż obojętność, bo oni mają jakieś emocje. Apokalipsa mówi: bądźcie zimni albo gorący, nigdy letni. I to jest jakby ta szansa. I co możemy zrobić? Co powinniśmy zrobić? To taka pierwsza rzecz, która się narzuca. Znowuż, to jest paradoksalne, ale czasami lewicowcy mają też dobre pomysły, tylko wykorzystują je w złych sprawach. Pamiętam taką akcję, jedną z pierwszych akcji kampanii przeciw homofobii. Stało dwóch facetów, trzymało się za rękę i pod tym był podpis: niech nas zobaczą. I to jest hasło, które my powinniśmy wykorzystać. Niech nas zobaczą. Niech nas będzie widać. To, co się wydarzyło w tą sobotę chyba w Krakowie, to jest doskonały pomysł. Szedł marsz stuosobowy na to, no ale szedł agnostyków i ateistów. I panowie mieli pecha. Szli przez Kraków i natrafili na młodzież pijacką, która właśnie ewangelizowała miasto. I tam nie było żadnych okrzyków. Nikt przeciwko nim nic złego nie krzyczał. Ludzie zaczęli po prostu do nich śpiewać. O Jezusie, o wierze, o Panu Bogu, o tym, że Bóg ich kocha. Zaczęli im dawać różańce do ręki. No, chciałbym zobaczyć minę pani Senyszyn czy pana profesora Jana Hartmana, jak dostaje różaniec do ręki i słyszy: Jezus cię kocha. To jest ta metoda. Ci próbowali na nich coś krzyczeć, że Kościół jest niedobry, a ci na nich po prostu się uśmiechali i śpiewali. A kiedy marsz ateistów i agnostyków postanowił iść dalej, zaśpiewali: żegnamy was, alleluja. Co uważam za po prostu klucz programu. I o to chodzi. Niech nas zobaczą. Tak naprawdę nas jest więcej.
Pamiętam, kiedy w ubiegłym roku, też jest bardzo symboliczny moment, 10 sierpnia odbyła się skandaliczna happening pod krzyżem, gdzie młodzież skakała w górę i krzyczała: chcemy Barabasza, co znaczy nie chcemy Jezusa zastrzelić, jasno, to taki przekaz był. Przekaz, który słyszał nie tylko media, ale też ten, któremu zależy na tym, żeby ludzie się wyrzekali Jezusa. To ile tam było tych ludzi? No 1000 osób. W tym samym czasie w Kalwarii Pacławskiej było 1200 osób. W Dębowcu u Saletynów było 2500 osób. Na pielgrzymce, na pielgrzymkach z całej Polski szło kilkadziesiąt tysięcy osób. Bo nas jest więcej, a powiedzmy sobie szczerze, do skakania w górę i od wznoszenia głupich okrzyków trzeba trochę mniej determinacji niż do pójścia na pielgrzymkę. To jest